1050-lecia Chrztu Polski. Tam na Jasnej Górze 26 w cudownej kaplicy Matki Bożej zawierzymy całą naszą parafię, nasze miasto, nasze parafie, z których pochodzimy, Matce Najświętszej. Tutaj będą czynić to, jak również w innych parafiach, poszczególni przedstawiciele. Również w tym roku pielgrzymujemy, bo jest rok Bożego Miłosierdzia. Rok Miłosierdzia. Na Jasnej Górze, kiedy był Ojciec Święty papież Franciszek, mówiono, że papież pielgrzymuje od Maryi do Jezusa. Od Maryi Jasnogórskiej, gdzie był na samym początku swojej pielgrzymki, do Jezusa Miłosiernego, gdzie odbywały się Światowe Dni Młodzieży. W naszym przypadku spełniają się dwie te rzeczywistości, bo pielgrzymujemy od Miłosiernego Jezusa do Matki Najświętszej, ale również wrócimy od Matki do Jezusa. Niech Bóg Wam błogosławi w tym pielgrzymowaniu. Niech On będzie programem Waszej pielgrzymki. Przyjmijcie, kochani siostry i bracia, modlitwę i Boże błogosławieństwo na szczęśliwą, błogosławioną drogę. Ziemią ufano, daj Ci Pan, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś Pan, Abraham ze swego chaldejskiego, powierzył, 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 przed. Jesteśmy wewnętrznie usposobieni, przygotowani.
Do Jezusa przychodziło wielu ludzi. Wysłał kiedyś uczniów, by poszli głosić Ewangelię. Oni wtedy powrócili pełni entuzjazmu, radości. Donieśli Jezusowi, że wszystko im się udało. Że nawet duchy nieczyste były im posłuszne. Ale było kilka takich sytuacji, które obrazują pewien sposób działania Pana Boga. Interwencji czasem. To nie pokrywa się z myśleniem ludzkim. Do Jezusa przychodziło wielu ludzi. Ale też w sytuacjach bardzo trudnych. Na przykład zachorował sługa setnika z Kafarnaum. Powiedziałem Jezusowi o kłopotach. Jak zatem nazwać ten sposób kontaktu z Panem Jezusem? W języku wiary nazywamy to modlitwą. Rozmowa z Panem Jezusem, z Matką Najświętszą. To jest modlitwa, kiedyś kurde dałam. Przyszła i mówię, że w tym i w tym dniu rozmawiała z Panem Jezusem. Widziała go. Trudno podważyć. Pani ubrana, smutna, że tam nie wiem, ale podejrzewam, że to coś jest. I moje zwrócenie się do Pana Boga potwierdzone jest autentycznym wyrzeczeniem i ofiarą. Trud, zmęczenie stają się inną postacią mowy, które rozumie i widzi Bóg. Mój post w czasie pielgrzymki podejmowany w pewnych intencjach. Jałmużna. Wszystko to niosę Panu Bogu dobrowolnie, ochotnie, z miłością. Wydaje mi się, że nie ma nikogo tutaj w tej prawie dwustuosobowej grupie, kto by się czuł przymuszony do tego, żeby iść na pielgrzymkę. Pielgrzymce nie ma nic przymusu. Przymus, rozkaz i pielgrzymowanie to się wyklucza. Alarm i wielokilometrowy wymarsz w pełnym oporządzeniu nie jest pielgrzymką, ale dobrowolny, wynikający z przekonania religijnego, z wiary, wymarsz do Częstochowy, by przy pomocy tej mowy powiedzieć Panu Jezusowi o sobie, o bliskim, jest pielgrzymką. Jest szczególnym rodzajem modlitwy. Powiedzieć Panu Jezusowi o naszej ojczyźnie, bo to nasza matka. Nikt nie może dorysować jej innej twarzy. Wyruszacie w tej pielgrzymiej drodze. Powiedzcie o sobie, o swoich grzechach. Powiedzcie, że jesteśmy słabi, błonni, że taka jest nasza rzeczywistość. Mamy trudności, opory, by wyznawać swoje grzechy przed Panem Bogiem. I zwracamy się do Matki Bożej. Synem swoim nas pojedna. Dzisiaj pośli też w szczególny sposób. Zawsze w środę wspominamy świętego Józefa, to nasz opiekun naszej diecezji. Opiekun Kościoła, ukochani, nie obawiajcie się. On jest pełen miłosierdzia. W tym szczególnym roku jubileuszowym. I z takiego dialogu wyjdziemy odmienieni, lepsi, pojednani. Łatwiej nam jest przebaczać. Bo jednamy się z Bogiem, jednocześnie jesteśmy bliżej ludzi. Ten dialog uleczy nas, nasze rodziny, nasze wioski, miasta, ale też ojczyznę. O uzdrawiające spotkanie każdego pielgrzyma z Jezusem modlitwy. W czasie tej Eucharystii się modlimy.
Powiedzcie Panu Jezusowi wszystko, cokolwiek leży Wam na sercu. Gdzie nikt nie zagląda, gdzie są zakamarki takie. Człowiek niedobrze, jak jest sam. Można dochowywać tajemnicy. Są pewne rzeczy, o których się nie mówi, ale pamiętajmy, że Bóg zna wszystko, ale On nas kocha, jest naszym ojcem. I czasem nawet najlepsza matka też dziecku mówi nie. Nawet dziecko nie wie, że to dla niego dobra. Stawia wymagania, narzeka, że tato taki ostry, a później okazuje się, że to jest błogosławieństwo. A cóż dopiero my, którzy jesteśmy w drodze wszyscy, jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. Proszę, żeby pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem Ogniejce Maryi i świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy. Słowo Boże, będziemy pamiętać o naszej diecezji w modlitwach o księży biskupie. Będziemy zanosić te wszystkie intencje przed Tron Maryi. Chcemy na pamiątkę tego spotkania przekazać plakietkę pielgrzymkową z numerem 1 dla księdza biskupa, przyjaciel pielgrzymki. Nasze pielgrzymowanie przez życie. My mamy taki pusty zwyczaj, księże biskupie. Mówimy, Bóg zapłać, dobrze, że jest. Dziękuję. Zobowiązuje, dlatego wybaczcie, ale dojadę do Was. Mam jeszcze obowiązki. Spotkamy się, jak Pan pozwoli, na Jasnej Górze, łącznie też z księdzem biskupem Łukaszem, który mówił, że był z wakacji, skróci, żeby u Matki Bożej się zameldować. On ma podwójny obowiązek, bo z tego pod jej płaszcza wyszedł do Józefa, do naszej diecezji. Wszystkim obecnym serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa. I oczy głowy zasnuje, miej sobie tę noc, nie lękaj się. Poprowadź, jak innych prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych. Pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę,